Niech moc Jego wiary, jasny płomień Jego miłości, pokój, który niósł aż do męczeństwa, będą w sercach wszystkich wielbiących Boga za Jego przyczynę. Przyjmujemy ten wielki dar z wdzięcznością, całując relikwie naszego męczennika, błogosławionego Zbigniewa i Jego, składamy pocałunek na całym Jego życiu, także na Jego męczeńskiej śmierci. Składamy pocałunek na świętości Boga, które w Nim zamieszkały. Radujemy się z tego faktu, iż powrócił do nas. Ochrzczony tutaj, w katedrze, wraca w relikwie, będąc dla nas patronem, czuwając nad naszą diecezją, nad naszym miastem, nad swoją parafią. Się cieszę, że błogosławiony Zbigniew wrócił do kościoła, w którym przyjął chrzest. Jest to taki bardzo symboliczny powrót, ale wydaje mi się, że nie bez znaczenia dla w takim konkretnym życiu także wiernych kościoła tarnowskiego, bo mają w błogosławionym Zbigniewie nie tylko przykład kogoś, kto potrafił skorzystać z darów tej ziemi, pięknej tradycji tego kościoła, siły wiary tego kościoła, ale także mają w jego osobie orędownika, który będzie wypraszał świętość na taką miarę, na jaką jego
było stać, jaką on z pomocą Bożą w sobie wypracował, do jakiej dojrzał. Wrócił z powrotem, zataczając wielkie koło już w chwale świętości do miejsca, gdzie był ochrzczony, gdzie po raz pierwszy został zanurzony w tajemnicy Trójcy Przenajświętszej w Chrzcie Świętym, a teraz już oręduje u Pana Boga za nami. Zbigniew otrzymał na chrzcie imię właśnie Zbigniew. Nie wiem, czy jest jakiś święty Zbigniew. Nie wiem, czy w katalogu świętych, tych kanonizowanych, jest ktoś, kto nosi to imię. To jest bardzo ciekawe, że wielu Zbigniewów teraz pisze do nas, zainteresowanych swoim nowym patronem. No i coś na ten temat też myślimy. Ja myślę, że Katedra Tarnowska może się w związku z tymi relikwiami stać takim miejscem pielgrzymek Zbigniewu w Polsce. Warto może to też wykorzystać, choćby nawet po to, żeby tu być częściej. To jest czas, tak myślę, że trzeba pomyśleć o przeszłości z wdzięcznością Bogu i ludziom za to, co było. A było wiele dobrych rzeczy. Trzeba pomyśleć o teraźniejszości, do której trzeba przystąpić według myśli obecnego papieża z zaangażowaniem, z entuzjazmem i popatrzeć w przyszłość z nadzieją, bo Bóg i Boża opatrzność nad nami. I myślę, że nie zginiemy na tej drodze. To jest taki szczególny dzień, bo wszystkie osoby życia konsekrowanego mają tak jakby swoje imieniny. W tym dniu wszyscy się gromadzimy razem i wszyscy cieszymy się jeszcze raz tą konsekracją, tym powołaniem, jakim nas Pan Bóg obdarzył. Odkrywamy je na nowo, bo to jest też radość tego typu spotkań, żeby je na nowo odkrywać i na nowo się nimi ucieszyć. To jest fenomen. Bardzo ważny. On się kończy, ale tak naprawdę to się nie kończy. Kończy się tak ogólnie w Kościele, prawda? Ale to życie dalej będzie trwało i praca, i modlitwa dalej będzie. Naśladowanie jak najwierniejsze swojego mistrza. To jest cała tajemnica życia zakonnego. W tym się mieszczą i nasze śluby zakonne, ubóstwa, czystości, posłuszeństwa, rady ewangeliczne. W tym się mieści całe życie zakonne, życie konsekrowane. Tak jak powołanie to nie jest tylko osobiste wyrobienie wewnętrzne, owszem, to też, ale to ma jakiś cel. Jak Pan Bóg powołuje, to powołuje najczęściej, proszę zwrócić uwagę, po imieniu, Janie, Mateuszu, właśnie pójdź za mną, a nie, pójdziecie za... To był taki czas, kiedy taka metoda była. Bóg powołuje po imieniu i powołuje do spełnienia jakiegoś zadania. Młodzież jest, często do nas też przychodzi z rozbitych rodzin. Opuszcza ojciec, prawda, rodzinę, dziewczyna zostanie właściwie sama. I teraz nie wie, jest na rozdrożu, nie ma przykładu z domu i co wybrać. I sprawy materialne odgrywają dużą rolę w tej chwili. Nastawienie na branie, prawda, a życie zakonne to jest jednak ofiara, trzeba coś z siebie dawać. Takie jest złudne troszkę pojęcie, że życie w zgromadzeniu to jest dużo modlitwy, oczywiście jest dużo modlitwy, ale jest generalnie takie spokojne w ciszy i skupieniu. Natomiast przekraczając te mury i wchodząc w to życie jest bardzo, bardzo szybko czas mija, jest bardzo dużo zadań, obowiązków, bardzo mocno jest ten czas napięty i wypełniony, także to jest, tak jak Pani powiedziała, bardzo dobry czas po temu, żeby się spotkać, porozmawiać, wymienić spostrzeżenia, jak ten czas w innych zgromadzeniach mija, jakie są spostrzeżenia odnośnie formacji, odnośnie skupień, odnośnie prac apostolskich. To jest bardzo, bardzo, bardzo cenny czas.
Dziękujemy Panu Bogu za ten, to był wielki dar. To był taki, jakby niebo otworzyło swoje podwoje, żeby te łaski tutaj zesłać, dlatego że w każdej prawie parafii były zaproszone osoby konsekrowane, siostry zakonne, ojcowie mówili. A więc ludzie, czy nasza diecezja zapoznała się, każda zresztą diecezja w całym kościele, raczej zapoznała się właśnie z formami życia zakonnego. To życie zakonne stało się bliższe. Myślę, że to był naprawdę rok łaski, ale to nie kończy się, to po prostu jest tylko takie dowartościowanie osób konsekrowanych, a to wszystko dalej trwa, ta formacja później. No, osoby konsekrowane no, wzmacniają eklezjalność, to, że po prostu one służą diecezji, diecezja im pomaga, ale one, osoby konsekrowane służą diecezji, są takim no, najuprzywilejowaną cząstką diecezji. Tak, dlatego ta wielka radość z naszej strony, że mamy zakony, że mamy tak dużo tych różnych domów zakony, bo 41 różnych zakonów pracuje w naszej diecezji. To jest wielkie błogosławieństwo i dar. Chce być przyjęta przez współczesny świat.
Na zakończenie roku życia konsekrowanego warto uświadomić sobie, jak wiele pięknych owoców świętości nieustannie rodzi się z życia zakonnego. Razem tego są kanonizacje i beatyfikacje osób zakonnych. Kończący się rok życia konsekrowanego przechodzi naturalnie trwający już święty rok miłosierdzia. Zaś w jego owocnym przeżywaniu może nam również pomóc obecność i postawa osób zakonnych. Są obok nas i między nami. Swoją modlitwą i pracą wzbogacają życie Kościoła i społeczeństwa. Tworzą piękny obraz postawy miłosierdzia, który tak mocno rysuje się w kultywowanych przez nich dziełach. Prowadzone przez nich szpitale, domy opieki społecznej, szkoły, przedszkola, różnorakie dzieła charytatywne, posługa sakramentalna, dzieło ewangelizacji oraz nieustanna modlitwa, którą otaczają nas chociażby siostry klauzurowe, to konsekwentna realizacja postawy miłosierdzia. Uczestniczących w tej Eucharystii zachęcam do odnowienia naszych zobowiązań, czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Mimo naszej ludzkiej słabości, na tym etapie życia odnawiamy nasze śluby i przyrzeczenia, czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, a także inne zobowiązania właściwe każdej wspólności. Podkreślić wagę, doniosłość zgromadzeń i zakonów, które wpisują się też w historię naszej ojczyzny, Polski, od początku, od przyjęcia chrztu Polski. 1050 lat temu zakony, zgromadzenia zakony odgrywają olbrzymią rolę w wzmocnieniu naszego rzeczywiście życia duchowego, ale też życia, powiedzmy, kulturalnego, intelektualnego, patriotycznego, też wzmacniając naszą gospodarkę, patrząc na działalność pierwszych zgromadzeń zakonów na terenie Polski, widzimy, jak wnosili nową kulturę, też rolną, style architektoniczne i tak dalej, i tak dalej. Także tutaj jest wciąż nadal bardzo duży wpływ osób konsekrowanych. Teraz może nie są tak zauważane przez społeczeństwo, ale no nie wyobrażamy sobie na przykład przedszkoli, w których nie byłoby sióstr zakonnych i szpitali, i domów opieki społecznej i tak dalej, i tak dalej. Tu możemy wymieniać w nieskończoność to pole oddziaływania. Pracują i w nauce, i w szkolnictwie, pracują w szpitalach, są pielęgniarkami, są także lekarzami, osoby konsekrowane. Następnie w życiu kulturowym, bo to odgrywają dużą rolę. A przede wszystkim niosą Polskę, ale niosą także Chrystusa, albo może przede wszystkim Chrystusa, przy okazji Polskę, na różne kontynenty. To jest ukazanie już właśnie ofiarowania całego swojego życia Bogu, poświęcenia też Kościołowi i to jest ukazanie bogactwa piękna Ewangelii w poszczególnych charyzmatach życia zakonnego.